tutti, Paulina Więzik, kanał Italiolo. Witam Was w 10. odcinku ekspresowego kursu języka włoskiego. Jeśli dotarliście już tutaj, to gratuluję, bo to znaczy, że nie straciliście tego początkowego, słomianego zapału, a chcecie kontynuować naukę. Mam nadzieję również, że nie ograniczacie się tylko do odcinków ekspresowego kursu włoskiego, ale oglądacie również wideo, które Wam polecam, które znajdują się na moim kanale już od lat. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, perché parliamo l'italiano, dove si parla l'italiano, mówiliśmy o tym, dlaczego mówimy po włosku, che lingue parliamo, w jakich językach mówimy. A to wszystko było pretekstem, by porozmawiać o rodzajnikach. Jeśli byliście zainteresowani tematem rodzajnika, to być może obejrzeliście moją lekcję premium, do której kupna Was zachęcałam, którą można kupić na www.italiolo.pl i być może w tej lekcji nie dowiecie się zbyt wiele nowości, nowych rzeczy, ponieważ w tej lekcji spróbujemy co nieco sobie zamówić w barze i powiemy co nieco o liczbie mnogiej rzeczownika. To zapraszam. Un cornetto, per favore. Jednego rogalika poproszę. Anzi, due cornetti. Albo nie, dwa rogaliki. Una birra, per favore. E anche per me una birra. Allora, due birre. Jedno piwko, poproszę. I dla mnie też piwko. E anche per me una birra. I kelner powie, allora, due birre. Birra, birre, cornetto, cornetti. Zobaczcie, wprowadziliśmy sobie liczbę pojedynczą rzeczownika i liczbę mnogą rzeczownika. Jeden rogalik to będzie cornetto. Wiele rzeczowników w języku włoskim kończy się na o. W ogóle, jeżeli zobaczycie rzeczownik zakończony na o, to na 99% to będzie rzeczownik rodzaju męskiego. Natomiast jeżeli zobaczycie rzeczownik zakończony na a, tak jak birra, to na 99% będzie to rzeczownik rodzaju żeńskiego. Są wyjątki od tych reguł. O nich opowiadam m.in. też w lekcji premium. Możemy na przykład zamówić un dolce, jakiś deser, un dolce. I w liczbie mnogiej byłyby to dolci, czyli albo słodycze, albo desery. W karcie menu będziecie mieć dolci. Więc uwaga, do czego zmierzam? Cornetto, cornetti. Birra, birre. Dolce, dolci. I uwaga, rzeczowniki zakończone na e mogą być albo męskie, albo żeńskie. Una colazione, due colazioni, jedno śniadanko, dwa śniadanka. Un ristorante, uwaga, restauracja jest męska w języku włoskim, due ristoranti. Uwaga, rzeczowników na e musimy się uczyć, czy są męskie, czy żeńskie. Zobaczcie, końcóweczki bardzo proste. O w liczbie mnogiej zamienia się na i, a w liczbie mnogiej w rodzaju żeńskim zamienia się na e. E w liczbie mnogiej zamienia się na i. Konkluzja. Większość rzeczowników w liczbie mnogiej będzie się kończyć na i. Chyba, że jest to rzeczownik żeński, ale taki rzeczownik żeński, który w liczbie pojedynczej się kończy na a. A ich jest całkiem sporo. Największa confusione, największy problem odróżnić, które rzeczowniki to rzeczowniki zakończone na e, a które rzeczowniki to rzeczowniki żeńskie w liczbie mnogiej. Dlatego musimy uczyć się rzeczownika razem z jego rodzajem. Jak zamawiać coś w barze i co można zamówić w barze i dlaczego to, a nie coś innego, opowiadam w lekcji przedwyjazdowego kursu włoskiego Kawa i bar, do której teraz podsyłam Wam link. Przećwiczcie rzeczowniki. Myślę, że sporo już znacie po ostatniej powtórkowej lekcji, lekcji numer 8. Także na tych rzeczownikach, które powtórzyliśmy w lekcji 8, czy poznaliśmy, zapraszam Was do wykonania krótkiego ćwiczenia na stronie www.italiolo.pl w zakładce ćwiczenia i artykuły. Zachęcam Was też do zakupu lekcji premium o rzeczowniku i rodzajniku, gdzie dużo więcej na ten temat mówię. Mówię o wyjątkach, mówię o tym, że niektóre rzeczowniki w ogóle nie odmieniają się w liczbie mnogiej. No i mówię przede wszystkim o tym, jak zapamiętać ten nieszczęsny rodzajnik i kiedy którego używać. Zachęcam Was do wsparcia w ten sposób kanału Italiolo, a za dzisiaj Wam już serdecznie dziękuję. Ci vediamo la prossima volta!